Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy bracia i siostry, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Was w imieniu naszego zboru Wspólnoty Ewangelii ze Skoczowa. I chciałbym Wam podziękować za wszystko, co już uczyniliście dla nas przez tych 4,5 roku, od kiedy istniejemy, za Wasze modlitwy, wsparcie duchowe, też materialne, jakie wcześniej okazywaliście, też za to, że wielu z Was przy różnych okazjach nam pomagało w służbie, czy to w służbie uwielbienia, czy w innych działaniach ewangelizacyjnych. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jestem też bardzo wdzięczny za to, że ułożyliście i dzisiaj na nasze potrzeby. Mamy parę rzeczy jeszcze tam do wykończenia odnośnie remontu naszych pomieszczeń. Dużo już udało się zrobić, także zapraszamy. Mamy bardzo fajną kaplicę i salę na społeczność. Jeszcze parę rzeczy zostało. Wierzymy, że dzięki Bożej łasce to wszystko się uda uczynić. Ale to, co jest najpiękniejsze, najwspanialsze w naszym zborze, to ludzie, których Pan tam przyprowadził. W tej chwili tak regularnie spotyka się kilkadziesiąt osób, które utożsamiają się w pełni z naszym zborem. W piątek będziemy mieli chrzest, nowe osoby przystępują do chrztu, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Jedną z służb, jakie prowadzimy, jest Klub Dobrej Nowiny. To jest dla dzieci spoza zboru. Zaczęliśmy ten klub prowadzić jakieś półtora roku temu. I dobrze znany Wam Romek Życionko z żoną Renią, brat pastora, prowadzi ten klub. Oni obydwoje są wielkim błogosławieństwem dla naszego zboru. I gdy tak też myślę o tym naszym rejonie tutaj, Śląsk Cieszyński, łamane przez Podbeskidzie. Wiem, że niektórzy się oburzają, jak się ten teren nazywa Podbeskidziem, a inni z kolei mówią tak, to jest Podbeskidzie, bo to chodzi o szerszy rejon. Ja wierzę, że Pan przygotował wielkie, wspaniałe rzeczy dla tego rejonu, dla naszych zborów, dla wszystkich osób wierzących Jezusa Chrystusa na tym terenie. Zarówno po polskiej stronie, jak i po czeskiej. To jest na pewno wyjątkowe miejsce w Bożym planie. Często szukamy w Polsce tysięczników, to jest takie popularne teraz słowo, zbory, które mają przynajmniej 1000 osób. Wielu marzy o tym, żeby takie zbory były, a ja rozglądam się tu w okolicy. Jak wiecie, jestem tutaj przyjezdny, zawsze już pewnie taki zostanę, chociaż mieszkam tu już 11 lat, ale wiadomo jak to jest. Jestem przyjezdny, ale kocham Was wszystkich, choć moja żona nie jest do końca przyjezdna. Jej rodzina korzeniami sięga wiele, wiele pokoleń wstecz właśnie tutaj, tych terenów, głównie po stronie czeskiej, Zaolzia, mniejszości polskiej tam na Zaolziu. Także jesteśmy przyjezdni i Stella, ale tak często rozmawiamy o tym, modlimy się i jesteśmy przekonani, że Bóg przygotował wielkie, wspaniałe rzeczy dla tego rejonu. Bóg chce czynić bardzo wiele tutaj, a tysięcznik już tu jest. Rozglądnijcie się wokół. Od Bielska po Cieszyn. Pół godziny samochodem można jechać, nie łamiąc przepisów. Już jest tysięcznik. A jeszcze można zahaczyć o Wisłę, o Harzlach. Teraz po drodze jest Skoczów. Już jest. Ogromny potencjał. A to mówię tylko o Kościele Zielonoświątkowym. Są inne zbory. Jest wielu innych chrześcijan. Tysiące ludzi po obydwu stronach granicy. Wyjątkowe miejsce w Europie. Miejsce, które, jak wierzę, Pan chce błogosławić, Pan chce ożywić jeszcze bardziej i Pan chce się tym miejscem posłużyć. Parę miesięcy temu na spotkaniu dekanatu pastorów tutaj z tego rejonu, wasz już były pastor, teraz pastor senior Michał Chydzik, mówił, że kiedyś było wygłoszone proroctwo. Jeśli coś się pomylę, coś przekręcę, to możecie mnie poprawić. Mówił, że było wygłoszone proroctwo odnośnie zboru w Ustroniu, że z tego zboru Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. Słyszeliście o tym proroctwie? Słyszeliście o tym proroctwie. I Michał Chydzik na tym spotkaniu powiedział, że jak usłyszał to proroctwo, to nie mógł sobie wyobrazić, jak to się ma wydarzyć. Ale że teraz widzi, że to się wypełnia, ponieważ poprzez waszą stronę internetową, poprzez telewizję Betel TV, odbiór głoszonego tutaj słowa, głoszonej tutaj Ewangelii sięga całego świata. Ale powiem wam, Pan włożył mi na sercu, żeby przekazać wam słowo, iż to jest dopiero początek. To wspaniale, że jest strona internetowa,
to wspaniale, że ludzie z całego świata słuchają tych materiałów, ale jestem przekonany, że nie to Pan miał na myśli, gdy mówił, że z tego zboru, z tego miejsca rozejdzie się Ewangelia po całym świecie. I myślę, że nie miał na myśli tylko tego zboru, ale myślę, że mówiąc do was, mówił do wszystkich tutaj chrześcijan po obydwu stronach granicy. Ja wierzę, że to jest wola Boża dla tego rejonu, dla nas wszystkich. Nie tylko, żebyśmy głosili Ewangelię tutaj, w naszej najbliższej okolicy, choć powinniśmy to robić. Nie tylko, byśmy zasilali Ewangelią nasz kraj, ale w tym rejonie, wśród tych tysięcy chrześcijan jest tak ogromny potencjał, który może zanieść Ewangelię dosłownie na krańce ziemi. Możesz zapytać, ale jak to się ma wydarzyć? Jezus bardzo jasno nam to powiedział, w bardzo prosty sposób. Po prostu idźcie, krok za krokiem. Idźcie za moim głosem, podążajcie za mną, krok za krokiem za mną idźcie. Krok za krokiem, jak ja będę was prowadził, idźcie za moim głosem. Przygotowujcie się. Idźcie za moim głosem. Może pierwszym krokiem będzie to, że jak Jezus przechodzi obok ciebie i powie, idź za mną, zostawisz sieci, które reperujesz, zostawisz firmę ojca czy teścia i pójdziesz za Jezusem. Tak jak uczynił to Piotr i Andrzej, a potem Jakub i Jan. Może zostawisz swój interes, tak jak zostawił Mateusz, gdy usłyszał, pójdź za mną. Nie wiem, co to dla ciebie oznacza, ale na pewno Pan chce każdego z nas prowadzić. Siostrzenica mojej żony ma na imię Patrycja, módlcie się za nią, niesamowita dziewczyna Boża. Nie miała najłatwiejszego startu w życiu, chociaż pochodzi z rodziny chrześcijańskiej, jest z Krakowa, ale Pan wlał w jej serce pragnienie misji, pragnienie ewangelizacji. Pojechała do Kongo, była tam dość długo, pojechała na taki krótki wyjazd do Indii. Nie miała pieniędzy tak, że po prostu leżały na drodze i zbierała je gdzieś i finansowała te wyjazdy. Wszystko robiła przez wiarę. Teraz mieszka w Anglii, miała dobrą pracę i zarobione pieniądze wydaje teraz na to, żeby chodzić do szkoły biblijnej. Zapisała się do 3-letniej szkoły biblijnej, rok już skończyła. Przygotowuje się, żeby służyć Bogu. Dziewczyna z Polski, taka jak wielu tutaj młodych ludzi. Ale to nie tylko młodych ludzi dotyczy. Nie zapomnę, jak byłem na misji w Moskwie i było tam małżeństwo amerykańskie. Ponad 60 lat mieli i wyjechali na misję. Dlaczego tak późno? Bo mieli 17 dzieci. Jak odchowali 17 dzieci, to pojechali na misję. To był początek lat 90. I kilka lat spędzili na misji w Rosji, jeździli po Rosji, tłukli się rosyjskimi pociągami, głosili Ewangelię, byli wielkim błogosławieństwem. Nie mieli łatwego życia. W pewnym momencie w ich domu wybuchł pożar, gdy większość ich dzieci tam była w nocy i 4 ich córki spłonęły żywcem w tym pożarze. Ale nie załamali się. Podźwignęli się z tego. I nie tylko oni, ale wiele ich dzieci do tej pory jest zaangażowanych w służbę dla Boga. Ich synowie zostali pastorami. Ta rodzina zaniosła Ewangelię właściwie na każdy kontynent na ziemi. Zakładali zbory. Ostatnio mama Mili, bo tak nazywała się właśnie ta mama, ona odeszła do Pana. Cała rodzina była zgromadzona przy niej. Rodzina, która pomimo bólu, pomimo cierpienia, pomimo wielkiej straty, nie załamała się. Jedną z córek, którą stracili, jedna z córek miała na imię Hope, czyli nadzieja. I potem urodziła im się kolejna córeczka i nazwali ją Faith, czyli wiara. I ten ojciec napisał później taką broszurę ewangelizacyjną. Gdy umarła nadzieja, narodziła się wiara. Może dzisiaj w twoim życiu umarła nadzieja, bo wydarzyło się coś strasznego. To jest fakt, nieodwracalny, nie możesz tego cofnąć. Nadzieja umarła, ale Bóg ma dla ciebie dzisiaj słowo.
wiara się narodzi. Albo już się narodziła w Twoim życiu. I ta wiara poprowadzi Cię daleko dalej, niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wyobrazić. Jak to się stanie? To się stanie przez wiarę. Jak to się stanie? To się stanie wtedy, gdy my jako chrześcijanie na tych terenach przestaniemy myśleć jedynie w kategoriach takich, że to mój zbór jest odtąd dotąd, a tam się zaczyna następny zbór. Powiem wam, że ja nie jestem w stanie wyznaczyć duchowej granicy między zborem w Skoczowie a Ustroniem. Naprawdę instytucjonalnie tak, mamy listy członków. To jest przejrzyste, prawda? Że ciągowie przepisali się od was do nas. Teraz są na naszej liście. Ale duchowo? Gdzie jest ta granica? Do kogo należą duchowo? Kto jest odpowiedzialny duchowo za te dzieci, które straciły ojca w taki tragiczny sposób? Do którego miejsca my działamy, do którego wy działacie, do którego miejsca działają inne zbory tu w okolicy? Ja wierzę, że z Bożej perspektywy, z Bożego tronu widać tutaj jeden Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. Gromadzimy się w różnych miejscach, w różny sposób się nazywamy, różnie się organizujemy, ale tak naprawdę jest jeden Kościół Jezusa Chrystusa tu na tych terenach z ogromnym, ogromnym potencjałem. A potrzeby na świecie są przeogromne. Już blisko nas są wielkie. A im dalej idziemy, tym są większe. Ten świat desperacko potrzebuje Ewangelii. Ktoś temu światu musi tę Ewangelię zanieść. Ktoś musi zanieść Ewangelię Polsce. Ktoś musi zanieść Ewangelię Europie. A tu po obydwu stronach granicy mamy tysiące, tysiące chrześcijan, którzy mogą to uczynić. Na samym początku było ich 120, może było ich 500, kilkuset. I podjęli wyzwanie, nie mając e-maili, nie mając internetu, nie mając telefonów komórkowych, samochodów, samolotów. Podjęli to wyzwanie, gdy Jezus powiedział im: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Spróbujmy wyobrazić sobie, co musieli czuć ci Żydzi, gdy to usłyszeli. To byli rybacy w Galilei. Na wiosnę miałem okazję po raz pierwszy w życiu być w Izraelu i widziałem tę Galileę. Widziałem Izrael. Powiem wam szczerze, gdyby nie to, że to jest kraj biblijny, to można powiedzieć, to jest jakiś po prostu zapyziały zakątek świata. Tam nie ma nic spektakularnego. Nic, czego nie można by znaleźć gdzie indziej. O wartości tego regionu świata świadczy to, co tam się wydarzyło w planie Bożym. Galilea to są po prostu wzgórza. I powiem wam, widziałem piękniejsze wzgórza na świecie. I piękniejsze jezioro niż jezioro Genezaret. Pewnie nie jedno jezioro w Polsce jest piękniejsze. I nad tym jeziorem była grupa rybaków, którzy łowili tam ryby i pewnie z trudem wiązali koniec z końcem. I ogólnie okolica bardzo spokojna i wtedy pewnie była jeszcze spokojniejsza, nie licząc armii rzymskiej. Upał tak, ale z drugiej strony spokój. Gdzieś w Galilei. I nagle pojawił się tam Jezus. Jezus zaczął chodzić po Galilei. Jezus zaczął nauczać, zaczął uzdrawiać, zaczął powoływać ludzi. Zaczął ich zmieniać. Powiedział do swoich apostołów: powołałem was, abyście byli ze mną najpierw, a potem, żeby wysłać was, byście stali się rybakami ludzi. Byście wyruszyli do narodów i głosili im Ewangelię. I myślę, że tę pierwszą część tutaj na tych terenach bardzo dobrze wypełniamy. Jesteśmy z Jezusem. Bóg nas do tego powołał. Jesteśmy z Jezusem. Chwała za to, za społeczność, jaką z Nim mamy, za społeczność w naszych zborach. Ale do tych pierwszych rybaków Jezus powiedział: chcę, żebyście byli ze mną tu w Galilei, zrobimy parę wypraw do Judei, ale potem poślę was daleko.
Zacznijcie od Jerozolimy. Tam się to wszystko zacznie. Tam na was wstąpi Duch Święty. I to już jest bardzo ciekawe, że ci Galilejczycy mieli zacząć w Jerozolimie. Nawet akcent mieli inny. Mówili po naszemu. Można było ich z daleka rozpoznać. Dlatego Piotr nie mógł się ukryć. Jak tylko otworzył usta na dziedzińcu pałacu arcykapłana, to wszyscy wiedzieli, że jest z Galilei. Miał wyraźny akcent, dialekt. Ale tam to się miało zacząć. Miało się zacząć w Jerozolimie, od grupy Galilejczyków. A potem miała być Judea i Samaria, którą trzeba było omijać w tamtym czasach. Bo Żydzi nienawidzili Samarytan, a Samarytanie nienawidzili Żydów. A potem krańce ziemi, nie tylko Imperium Rzymskie, nie krańce Imperium Rzymskiego, ale o wiele dalej, na cały świat. O ile mi wiadomo, ci rybacy mówili tylko po aramejsku. Mieli bardzo niewielkie środki finansowe. Z pewnością nie znali zbyt dobrze geografii świata, ani sytuacji geopolitycznej. Na wszystko patrzyli ze swojej galilejskiej perspektywy i nagle przychodzi Jezus, wstępuje Duch Święty i słyszą wezwanie, by pójść na cały świat, do wszystkich narodów. Powiedzieli na to wezwanie. A ja chciałbym zapytać każdego z nas, jak nie my, to kto? Jak nie ty, to kto? Jakiś czas temu byłem w Polkowicach, w zborze. Zatrzymałem się u pewnej rodziny chrześcijańskiej. Wspaniali ludzie. Ich 18-letnia córka powiedziała, wyjeżdżam do Afryki. Chyba wyjeżdżała na 2 miesiące, bodajże to była Kenia. Kenia już nie jest najspokojniejszym miejscem na świecie. Afryka to nie jest najbezpieczniejsze miejsce dla 18-letniej dziewczyny z Polski. Ale ona chciała pojechać. Uzbierała środki na to, żeby tam pojechać. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedział jej tata. Gdy dowiedzieliśmy się, że nasza córka 18-letnia ma tam jechać, to nie było to łatwe. Ale parę lat wcześniej ona zachorowała na raka. I Bóg ją w nadprzyrodzony sposób uzdrowił i jakby przywrócił nam dziecko. I wiedzieliśmy, że nasza córka nie należy do nas, ale należy do Boga. A potem dodał, jeśli my nie puścilibyśmy naszej córki i inni chrześcijanie nie puściliby swoich dzieci, to kto by pojechał? I pozwolili jej pojechać. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 9, wersecie 15 czytamy takie słowa. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Bóg dał nam niewysłowiony dar. Nie jesteśmy w stanie słowami opisać tego, co Bóg dał człowiekowi w Chrystusie. Tego wielkiego zbawienia, jakie mamy. Tego wielkiego zbawienia, jakie w Bożym zamyśle powinno być udziałem każdego człowieka. Chyba, że ktoś odrzuci to. Ale zbawienie jest dla wszystkich. Niewysłowiony dar. Nie da się tego wypowiedzieć słowami. Paweł był pełen wdzięczności za ten dar. I niósł ten dar innym. W liście do Efezjan w rozdziale 3, wersecie 8 powiedział, że Bóg powołał go, objawił mu tajemnicę Ewangelii, aby wśród narodów zwiastował niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Pomyślcie o tym, co mamy jako chrześcijanie. Mamy bogactwo należące do Chrystusa, bogactwo w Chrystusie, które jest niezgłębione, niewyczerpane, nieskończone. Mamy dar zbawienia, którego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami, do końca opisać, do końca zrozumieć i pojąć. Tak wielkie jest to zbawienie, tak niezwykły jest to dar. I ludzie na ziemi potrzebują tego daru. Dzięki łasce Bożej mogę trochę podróżować po świecie i powiem wam, potrzeby są przeogromne. Ten świat potrzebuje Ewangelii, ten świat potrzebuje ciebie, gotowego do tego, żeby pójść za Jego głosem. Może to będzie oznaczać, że poślę cię do kilkorga dzieci, które przeżyły tragedię w swoim życiu, ale ty tam już jesteś, w tej rodzinie i możesz im pomóc. Może to oznaczać, że poślę cię na krańce ziemi.
Nie ograniczaj nieograniczonego Boga. Nie stawiaj granic, limitów Bogu, który jest nieskończony. Gdy Maria dowiedziała się, że ma urodzić Mesjasza, zadała bardzo logiczne pytanie. Jak to się stanie, skoro nie mam męża? I wtedy usłyszała tę odpowiedź. Moc Najwyższego cię zacieni, stąpi na ciebie i poczniesz z Ducha Świętego. I usłyszała o tym, co wydarzyło się w życiu Elżbiety, jak ona w podeszłym wieku poczęła. I potem dotarła do niej ta wiadomość. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. W swoim życiu, dzięki podróżom do różnych krajów, w których byłem, spotkaniom z chrześcijanami, wielu z nich prześladowanych w bardzo ekstremalnych warunkach żyją, działają. Nauczyłem się jednego i chciałbym tak żyć. Panie, jaka jest Twoja wola? A gdy już wiem, jaka jest Twoja wola, Panie, to chcę ją czynić przez wiarę, niezależnie od okoliczności. Niezależnie od przeciwności, od trudów, od tego, co inni myślą o mnie lub czego nie myślą o mnie. Panie, jaka jest Twoja wola? Czy mam dalej reperować te sieci? Bo mój dziadek to robił i mój ojciec to robił i wszyscy wokół to robią. Czy mam pójść za Tobą na krańce świata? Piotr dotarł do Rzymu. Jan do Efezu i na wyspę Patmos. Jakub został ścięty w Jerozolimie. Jak wiecie z historii Kościoła, apostołowie rozeszli się w wielu różnych kierunkach. Zanieśli Ewangelię do Persji, do Armenii, aż do Indii. Do dzisiaj w Indiach są kościoły, które swoje korzenie wywodzą od apostoła Tomasza. Co to oznacza? Trzy słowa. Łzy, pot i krew. Oto co Jezus miał na myśli, gdy powiedział: pójdź za mną. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Najpierw muszą być łzy. Twoje serce musi być poruszone. Zmiękczone. Twoje serce nie będzie mogło zaznać spokoju. Bo są ludzie w potrzebie. Bliżej, dalej, tam, gdzie Bóg będzie ci kładł ciężar. Są łzy, łzy modlitwy, łzy wzruszenia, łzy poruszenia. A potem wiele potu trzeba wylać. Wiele wysiłku włożyć. Trzeba być skoncentrowanym. Skupionym na celu, jaki Bóg wyznaczył. Może dla ciebie to będzie oznaczać, że nauczysz się porządnie angielskiego, albo francuskiego, albo hiszpańskiego, albo rosyjskiego, albo mandaryńskiego, albo jakiegoś innego języka, w którym mówią miliony ludzi. Albo jak Beata Woźny, dziewczyna stąd, może wam znana, pojedziesz do Nowej Gwinei, do niewielkiego plemienia, o którym nikt nie wie, którym się nikt nie przejmuje poza Bogiem i garstką ludzi, którzy tłumaczą dla nich Biblię i ona jest wśród nich i przetłumaczyła razem z inną misjonarką na ich język Nowy Testament. Spędziła tam wiele lat u nich w wiosce. Jedno jest pewne, nasze życie jest za krótkie. A świat ma zbyt ogromne potrzeby, jest zbyt wiele cierpienia, byśmy nie poszli na całość za Jezusem, za Jego głosem. Co Jezus mówi dzisiaj do ciebie? Co powiedział wczoraj? Co powiedział tydzień temu? Jaka jest Boża wola na twoje życie? Gdy byłem w Izraelu wiosną, był taki wyjazd z okazji 81. urodzin mojego teścia. To jest właśnie ta linia stąd, Stella, Józefa Kajfosza. Pojechałem jako obstawa, żeby mógł zobaczyć Izrael. Też jego najstarsza córka pojechała i eskortowaliśmy go. Wtedy było dużo spokojniej niż teraz. Ale w niedzielę udało mi się zabrać go do autonomii palestyńskiej,
do Betlejem, do zboru baptystycznego, który tam jest, na nabożeństwo. Niesamowici ludzie. Wśród ogromnych przeciwności głoszą Ewangelię. Pastor tego zboru został kiedyś postrzelony. Jego syn, gdy był nastolatkiem, nie mógł się zdecydować na to, czy ma pójść na 100% za Bogiem, ale wiadomo było, że jest synem pastora. Szedł sobie ulicą niedaleko zboru, napadli na niego muzułmanie i pobili go bardzo. I mówi, i on dzieli się teraz świadectwem i mówi, słuchajcie, i wtedy właśnie postanowiłem iść na 100% za Jezusem, jak mnie tak stłukli na kwaśne jabłko. Wtedy oprzytomniałem i stwierdziłem, tak, idę za Jezusem. Przez lata mieli wiadra z wodą ustawione z tyłu kościoła, bo wrzucali im jakieś bomby zapalające w czasie nabożeństwa. Więc brali wiadra, gasili i prowadzili nabożeństwo dalej. Powiedzieli mi, że parę dni przed tym, jak tam przyjechaliśmy, obrzucili krzyż na ich kaplicy kamieniami. To już taka łagodniejsza wersja prześladowań. Gdy wyszliśmy ze zboru, już się zmierzchało, był wieczór, poczuliśmy zapach gazu łzawiącego, dokładnie taki, jak wielu z nas czuło w czasie stanu wojennego w Polsce, gdy były rozruchy. Codziennie są tam zamieszki. Palestyńczycy walczą z armią izraelską. Nigdy nie zapomnę tego, co ten pastor mi potem powiedział. Żyję dzisiaj z jednej strony dzięki mojej żonie, która była wrażliwa na głos Ducha Świętego, a z drugiej strony dzięki temu bratu ze Stanów, który tam był. Bo dlatego ten snajper się wahał. Bo oni chcieli mnie po cichu załatwić, ale nie chcieli afery na cały świat. Na pewno nie chcieli postrzelić czy zastrzelić tego Amerykanina, czy mojej żony na oczach tego Amerykanina. I powiedział, on był jak żywa tarcza dla mnie. I powiem wam, to mnie tak bardzo zachęciło, żeby służyć prześladowanym chrześcijanom. Żeby nie siedzieć sobie jedynie w moim wygodnym domu, a mam naprawdę fajny dom w fajnym miejscu, tak jak wielu z was. Znam te tereny, to jest super, to jest wspaniale. Tu można się zestarzeć. Tak naprawdę mam nadzieję, że Bóg mnie nie odwoła stąd i będę mógł się tu zestarzeć wśród was. I za 30 lat po prostu będę tutaj stał i głosił i mówił, jak Bóg jest wierny. Mam taką nadzieję, ale nie chcę się tutaj zasiedzieć. Mój dobry przyjaciel, pastor, mówił, lepiej się zużyć, niż zardzewieć. Każdy z nas ma do wyboru. Albo zardzewiesz, albo się zużyjesz. Gdy Jezus dzisiaj przechodzi koło ciebie, co słyszysz? A gdy to słyszysz, czy jesteś gotów być Mu posłuszny? Nie ograniczaj Boga w swoim życiu. Bóg jest nieograniczony. Bóg jest niezmierzony. Jego wielkość jest niezgłębiona. Jego mądrość jest niezmierzona. Biblia mówi w Trenach 3:22, że niewyczerpane są objawy łaski Pana. Jego miłosierdzie objawia się każdego ranka na nowo. Codziennie możesz przyjść do tronu łaski i otrzymać łaskę i miłosierdzie ku pomocy w stosownej porze. Bóg codziennie chce Cię wspierać. Jeśli jest grzech w Twoim życiu, to pozbądź się go. Wypowiedz Mu walkę na śmierć i życie. I powiedz, walczę z Tobą grzechu i wyprę Cię z mojego życia, bo chcę służyć żywemu Bogu, a nie mogę być sługą Bożym, jeśli jestem nieczystym naczyniem. I potraktuj poważnie to, co mówię. Bóg chce się Tobą posłużyć. Bóg chce się Tobą posłużyć, a Ty będziesz dalej nurzał się w grzechu? Będziesz nieczystym naczyniem? Kto z nas chciałby jeść najwspanialszy obiad niedzielny jakimś ogliwiałym, starym widelcem, który nie był myty przez kilka tygodni, kilka miesięcy i kilkadziesiąt osób z niego jadło? Podnieś rękę, jeśli chciałbyś dzisiejszy obiad spożyć takim widelcem. To jak myślisz, czy Bóg, który jest czysty i święty, ma ochotę podnieść do ręki i posłużyć się naczyniem, które jest brudne, które ocieka grzechem, które cuchnie od grzechu, niewyznanego przez lata, ukrywanego. Dlaczego o tym mówię? Bo Bóg jest pełen pasji. Bóg jest pełen pasji odnośnie Twojego życia.
Bóg ma wspaniały plan na twoje życie. Biblia mówi, że gdy Bóg posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa i ustanowił go kapłanem według porządku Melchizedeka, w liście do Hebrajczyków w rozdziale 7, wersecie 16 czytamy, że to się stało nie z ludzkiego nadania, ale według mocy niezniszczalnego życia. Czy wiesz, że twoje powołanie od Boga jest według mocy niezniszczalnego życia? Nie zmarnuj tego potencjału, jaki masz. Masz tylko jedno życie, jeden potencjał od Boga. Według mocy niezniszczalnego życia to życie jest dla ciebie dostępne tu i teraz. Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Bóg mówił wczoraj. Mam nadzieję, że będzie jeszcze mówił jutro. Ale tego ci nie mogę zagwarantować. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie jutro. Nieważne, co się wydarzyło wczoraj. Ważne, co dzisiaj zrobisz z tym, co wydarzyło się wczoraj. Bóg jest pełen pasji. Bóg chce się tobą posłużyć. Nie musisz być doskonały. Wystarczy, że będziesz czysty. Że Jezus cię oczyści, tak jak oczyścił stopy swoich uczniów, w tym Judasza, przy ostatniej wieczerzy. Oni wszyscy przyszli na ostatnią wieczerzę, wieczerzę paschalną, rozsiedli się wygodnie i nie przyszło im do głowy, że mają brudne nogi. I nikomu też nie przyszło do głowy, żeby może usłużyć sobie nawzajem i te nogi umyć. Na szczęście był wśród nich Jezus, który w swojej wielkiej łasce i miłości, z wielką pokorą i łagodnością zaczął obmywać im nogi. I Piotr, jak to Piotr, wypalił: Panie Jezu, mnie nóg nie będziesz mył. Sam sobie poradzę z moimi nogami. I wtedy Jezus powiedział niezwykłe słowa. Dobrze, żebyśmy o nich pamiętali. Myśląc o tym, że chcemy służyć Bogu. Bo jeśli nie chcesz służyć Bogu, to możesz zdelitować całe to kazanie. Puścić mimo uszu wszystko, co mówię. Ale jeśli chcesz służyć Bogu, to pamiętaj, co Jezus powiedział do Piotra. Jak ja cię nie obmyję, nie oczyszczę, nie będziesz miał działu ze mną. Innymi słowy, nie będziesz miał nic wspólnego ze mną. Nie będziesz mógł mi służyć. Nie będziemy mogli razem iść przez życie. Nie będę mógł się tobą posłużyć. Jeśli cię nie obmyję z twojego brudu, z twojego grzechu. A często naszym grzechem, zgodnie z tym, czego naucza Jakub, jest grzech zaniechania. Mogę uczynić coś dobrego, ale tego nie czynię. Co zrobisz, gdy Jezus będzie przechodził koło twojej łodzi, koło twojego straganu, koło twojego życia? I powie do ciebie: pójdź za mną. Co zrobisz, gdy będziesz gotowy wypiąć pierś do orderów i powiesz: tak, Panie Jezu, mogę wypić kielich, który pijesz i być ochrzczony chrztem, którym Ty masz być ochrzczony. No i liczę na to, że za to dostanę miejsce po Twojej prawicy albo po lewicy, a wtedy usłyszysz w odpowiedzi: będziesz ochrzczony tym chrztem, którym ja mam być ochrzczony, chrztem krzyża, i wypijesz kielich cierpienia, który ja mam wypić. I wylejesz dla mnie krew, wylejesz krew dla Ewangelii, bo na pocie się w twoim życiu nie skończy, wylejesz krew. Tak jak tysiące chrześcijan co roku na świecie. I wielu misjonarzy. Ostatnio w Afganistanie zabito dwie Finki, chrześcijanki z misji charytatywnej. Od dziesięcioleci tam służyły Bogu. W końcu je dopadli i zabili. Jaka jest twoja odpowiedź? Jezus chce posłać nas, swój Kościół, aż na krańce ziemi. I tak jak już tu słyszeliśmy, musi się zacząć od wyzbycia się strachu, wtedy zrodzi się wiara. Psalm 91 cudownie leczy nas ze strachu. Tam jest powiedziane, że może wojna wybuchnąć, padnie wokół ciebie wielu, może być zaraza, ale ty się tego nie ulękniesz. Tak, to wszystko będzie wokół ciebie, ale ty się tego nie ulękniesz. Ty pójdziesz za głosem Bożym.